Siema. A to się nagrywało? No, cały czas. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w miejskim ogródku. Jestem ja, największa gwiazda tego kanału i on. Druga największa gwiazda zaraz po mnie. I co dziś mamy w planach? Dziś mamy w planach złożyć kompostownik z palet, które wieźliśmy w którymś tam odcinku razem z meblami Żukiem. I coś jeszcze mamy w planach? A, i musimy poskładać, w sensie poprawić tutaj tą folię, którą rozkładaliśmy też w którymś tam odcinku. Bo wiatr ją trochę zwiał i nie przykrywa całości, a poza tym musieliśmy wyrzucić tu, w sensie tu jeszcze rosła cukinia i tego też nie przykryliśmy, więc może to dokryjemy, nie wiem. Zobaczymy. Nie mamy cię. Cicho. Teraz odbywają się procesy myślowe. Kurde, co? Mieliśmy widły zabrać. No, będziesz ręcoma to przeżyć. Nie. Złapiesz takie coś zgnite i będzie... Ty chyba tak będziesz robił. Tak więc Adrian poszedł po palety, no a ja pójdę też po palety. W międzyczasie Adrian przeniósł palety, a ja byłam po widły, których nie ma, ale przywiozłam szpadel, więc będzie... łatwiej chyba przerzucić co nieco, bo musimy się przenieść, w sensie tą kupę przerzucić tam bliżej tej pierwszej palety, która stoi już, która jest już postawiona. No, także bierzemy się za robotę. Teraz się już nagrywa, to się zachowuje. Chodź no. Czepię ci tyłek. Ty możesz poczepać, ale... Okay. No już. No przechodzę. Nie wpychaj mnie w tą kupę. Pod nogami mnie stoisz. Ostatnio na grupce... tych youtuberów ogrodowych, ogrodniczych. Zdrowy Zagonek wrzucił zdjęcie pierników dzików w spodniach. Dodamy najwyżej zdjęcie potem, żebyście mogli zobaczyć. I chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj kto inny ma brązowe spodnie i brązowe nogawki. I wcale to nie jestem ja, jak było tam insynuowane na tej grupie. Sprostowanie. A ty masz brązowe gacie. Nie mam. To pokaż. Mam czarne. To jeszcze gorzej. Jak masz czarne, to musisz iść do lekarza. To powinno być brązowe. Tam, nie? Tam połóż. Uwaga na drzewo. Na drzewo? Na drzewo się mówi. To strona do płota. Czekaj, a robimy taki szerszy, czy... Węższy, ale wyższy. To możemy... To może być tu. Że on będzie taki wyższy, ale mniej miejsca nam zajmie. No też. To możemy tak zrobić. Odwrotnie niż wszyscy zawsze. Nie ma, zawsze musi być kurwa. A to się nie lepiej będzie chyba. Siła, masa, rzeźba. W bok bardziej. Chyba nie da się. Czemu? Nie mam. Uważaj na te drzewa. Wracaj tu. To jest do środka. No wracaj, siła, ja to muszę trzymać. A czemu nie mogą być odwrotnie? Będzie się wysypywać więcej, bo tu wszystko te by się wysypywało. Czajem? Tu trzeba trochę kopać szpadę, czy nie trzeba? Nie trzeba. Nie. Zajebiście, panie. Szybkie stawianie kompostowników, jakby co, to dzwońcie 00275933. Dziki w ogrodzie. 88. 88. Ten jest trochę wyżej niż ten. No bo tam jest górka. No to trzeba to ściąć szpadę. A nie można robić, tak?
Zajebiście, panie. Tu rośnie morela. Ej. Ale to my to będziemy musieli tak wrzucać, tak szt. A jak to będziesz przerzucał? Nie będziemy. A komu się chce przerzucać? No nie wiem, tak pytam. Raz w roku na wiosnę odkręcasz przód, wyciągasz to, co się przyrobiło, resztę wrzucasz z powrotem i już. No dobrze. Nie mam czym przeciąć. Nie połam palety. Daj tu zęba kawałek. Nie. Nie po to nosiłam aparat, żeby ci takie rzeczy robić. No ale to plastikowe, to przygryziesz przecież. No nie mam czym, w samochodzie jest ten, jak chcesz. Patrz, jak idealnie. Wiem, zrobimy tak, że złożymy go i zamkniemy cię w środku i tak zostawimy. No i jak trzymasz? Nie trafiłeś. Jak trzymasz? Czujesz się po niego? No, nie rób tak na wizji. Ja się tylko szczę. Czy to jest w ogóle potrzebne ta blaszka? Nie, wydałaś niepotrzebnie 8 zł. Bo mnie naciągnąłeś. 10 blaszek mam teraz. Adrian mnie naciągnął na kątowniki dzisiaj. Mówi, przydadzą nam się, przydadzą. Co? I 8 zł wydałam na ciebie. Mam. Wam potem koszty tego kompostownika. Teraz tu trzeba to trochę. To już nic nie przykręcasz więcej? Nie. Po co mi tyle wysypałeś na rękę? Żebyś miał zajętą rękę. Jesteś głupi. Ja pierdolę. Podoba mi się, że Adrian się dobrze bawi sam ze sobą. Nikt inny się z nim dobrze nie bawi. To teraz, a nie lepiej teraz tu złożyć i to przesypać i dopiero tam złożyć? Nie, tak będzie ciężej. No właśnie nie, a tak będziesz musiał przerzucać przez górę. No mówię właśnie, tak jak zrobię teraz, to będzie ciężej. No właśnie, no to po co? Cięż, ty nie możesz sobie życia ułatwiać? Nie. Chciał mieć łatwo w życiu, to w to nie był. Adrian śpi na żuku dzisiaj. Tu zrobisz takie... Czujemy takie... Można tu coś wsadzić w tym? W czym? Można było wsadzić to czymś truskawkami na przykład, takimi zwisającymi. Ej, słuchajcie, bo ja mam taki pomysł, no nie? Jak są w paletach te rowki takie tam, w sensie ona jest odwrotnie teraz, ale jakby zrobić im takie półeczki tu, to można tam coś posadzić, na przykład, nie wiem, truskawki? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, czy można coś w tym posadzić. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Żeby tu, w tym miejscu... Przesuń się, bo mi zasłaniasz. Tu, w tym miejscu dodać takie, nie wiem, z czegoś tam zrobione podporki, żeby mogło tu coś rosnąć. I ja pomyślałam o tych truskawkach, co zwisających. Daj mi ten wkręt po prostu. No nie, czemu? Byś miał fajnie przynajmniej, a nie taką na paletę. Bo tam dobrze, najpierw skręcę u góry. Do góry.
tutaj dobrze, żeby to było równo. Tutaj musi być nie za dużo skrętów. Bo to będzie moc teraz, tak? Tak. Czyli po jednym tu i po jednym na dole. Ale tu nie wiem jak dotknąć. A, ta kosza zrobiła. Super, już. Się rozjeżdża spodem. Tak. Trudno. Tak mi się zostało. I oto stoi. Oto on. Oto jest dzień. Oto jest dzień. Chciałam powiedzieć, że zapłaciliśmy za to łącznie 0 zł. Ile zapłaciłeś za wkręty? O, wkręty to kurde, 3 dychy za paczkę. No to 3 dychy za paczkę to tylko wzięliśmy wkręty, które kiedyś Adrian kupił i to właściwie tyle. Całą resztę mieliśmy za free, czyli palety. I jak widzicie, nie jest to trudne i nie jest to... W sensie jest to szybka robota, żeby złożyć takie pudło. Potem będziemy to odkręcać, tak jak Adrian już wspomniał, a ja to jakoś muszę zaaranżować, bo nie będę mogła patrzeć na te palety. To po prostu posadzimy tu słoneczniki i nie będzie... Posadzimy tu kwiaty. No. Także dzieło, proszę bardzo, bijcie nam brawo. Gratulujcie w komentarzach. Jak my to poskładaliśmy, to każdy to poskłada. Dobra. Uznaliśmy, że nie będziemy udawać, że plewimy, bo nie mamy sprzętu, nie jesteśmy przygotowani dzisiaj na nic. To pogadamy głupoty. Pogadamy głupoty, tak. Co mamy w planach tu jeszcze? Na pewno ja chcę tutaj odnowić meble, bo jest lepiej niż na Zadupiu. I to jest u mnie w planach. Drugą rzeczą w planach jest przywiezienie tutaj kastry, którą mieliśmy na Zadupiu, z tym oczkiem wodnym i z tą pompką. W którymś tam odcinku o niej też pokazywaliśmy ją i kopaliśmy. I ją tu gdzieś chcemy to włożyć. Kopał, to kopał. No ty kopałeś, ja ci czytałam wtedy książkę. Wiemy, gdzie ją włożymy? Nie wiemy. Gdzieś tam blisko, żebyśmy wchodzili w tą tak, wodę cały czas. Gdzieś bliżej tarasu, żeby było słychać plumkanie. Do tego wczoraj widziałam super pomysł, zrobione z gliny, takie na takim patyku, poidełka dla owadów i to też będę robić ja, nie wiem jeszcze jak, ale będę. A ty co tu planujesz? Ja nic, ale siedział z browarem na tarasie. Aha, dobrze. I musimy tu dowieźć na pewno ziemi, bo jest jej za mało, dużo mało, za mało. I będziemy tu jeszcze sadzić drzewka, owocki, warzywka, kwiatków dużo. Czemu się ze mnie śmiejesz? Ja tu im tłumaczę, a ty się śmiejesz. No ja się uśmiecham, bo wy nie wiecie, bo my tak naprawdę nie obgadywaliśmy żadnych planów i teraz zmyślamy. To pewnie widać, że jesteśmy nieprzygotowani. Musimy obciąć jeszcze maliny, których nie obetnęliśmy. I nie przynieśliśmy sekatora. Nic nie wzięliśmy. No ogólnie, no, bo głównym planem dzisiaj było zrobienie tego kompostownika, w którym miałam cię zamknąć, a cię nie zamknęłam. Teraz będę musiała go zabrać do domu. Najgorzej. Generalnie to może być tak,
że w przyszłym sezonie będziemy więcej siedzieć tutaj niż na Zadupiu. Więc tutaj będzie nasza główna... baza. Główne próby produkcji warzyw. O. Mhm. I tak mam zamiar spróbować coś posiać i posadzić na Zadupiu i zobaczyć, jak to będzie rosło, jeżeli będę przyjeżdżał tam tylko raz w tygodniu. Zobaczymy. Jakoś coś się może uda. Tak. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że... Nie wiem. Zapomniałam. A, że planujemy zrobić hodowlę swoich dżownic. Tak, bo w tamtym roku nikt nas nie chciał przygarnąć, kto ma garaż albo piwnicę, bo my nie mieliśmy. Tak, a teraz będziemy mieć miejsce, więc... I chodziliśmy i płakaliśmy i nikt ej, nie chciał. Ktoś tam chodzi w środku. Aha. Ale przypał, ej. No, także nie wiem, co mam powiedzieć, bo mi głupio teraz, jak oni tam są w środku. A tutaj będziemy mieli miejsce i będziemy hodować dżownicę. Dziękujemy tak. za uwagę. Do widzenia. Do widzenia, na razie, ma cześć. A nie, aha. ej, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech ten rok będzie dla was pomyślny. Miejcie dużo pieniążków. Kochany, pieniążki. Nie mów pieniążki. Tak dużo się mówi w Wielkopolsce. Dużo pieniędzy. No i dużo szczęścia. I niech wam się szczęści. Patrzą, w tym, jak mówisz, patrzą. W tym nowym roku. Nie widzę ich. Bo zmyśla. No. Także i miejcie dużo owoców i warzyw i dużo kwiatków. Niech wam rośnie, niech wam się darzy i niech wszystko będzie płodne. Pozdrawiam Asię. Nie, to taką się...